Świętując stulecie odzyskania niepodległości, warto zastanowić się, jak przez te 100 lat wyglądała nasza gospodarka i w konsekwencji, jak wyglądał poziom życia Polaków. Jeżeli spojrzymy na cały okres 100 lat i porównamy dochody Polaków do dochodów Amerykanów, czyli najbardziej rozwiniętej gospodarki świata, która stanowi punkt odniesienia, to okaże się, że prawdziwym sukcesem jest dopiero ostatnich 30 lat. Druga RP na początku odnotowywała szybki wzrost gospodarczy, który był z jednej strony związany z odbudową po wojnie, a z drugą stroną z liberalnym podejściem państwa do gospodarki i dużym napływem inwestycji zagranicznych. Jednak w latach 30., w momencie kiedy rząd zaczął starać się zastępować inwestorów zagranicznych jako największy bank, jako największy producent, gospodarka wyraźnie zwolniła i zaczęliśmy tracić dystans do pogrążonych wówczas w kryzysie Stanów Zjednoczonych. Czyli tam był kryzys, a u nas ten wzrost gospodarczy był jeszcze słabszy. Później nastąpiła wojna, która oczywiście zniszczyła gospodarkę. Początek PRL-u to też szybki wzrost gospodarczy związany z odbudową powojenną oraz forsownym przechodzeniem pracowników z rolnictwa do przemysłu. Jednak nie było tam innowacyjności. Centralnie planowana gospodarka nie jest efektywna i takie proste rezerwy dosyć szybko zostały wyczerpane. Próby pobudzenia koniunktury na kredyt przez Gierka przyniosły chwilowy wzrost zakończony załamaniem i potem dopiero w latach 90. reformy wolnorynkowe sprawiły, że polska gospodarka zaczęła systematycznie gonić Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o poziom życia, dochodząc do najwyższego poziomu od 100 lat. To, co niepokoi i stanowi ostrzeżenie, jeżeli spojrzymy na przyszłość, to obecne pomysły rządu, żeby zastępować prywatny kapitał zagraniczny w gospodarce jako ten silnik wzrostu, który w latach 30. się nie sprawdził. Wtedy interwencja państwowa zamiast przyspieszyć wzrost, go pogłębiła i obyśmy teraz nie popełnili tego samego błędu.